Witamy Państwa 1 stycznia 2023 roku, gdzie zawandrowaliśmy oczywiście do Polskiego Ogrodu Zoologicznego. Pan Grzegorz Rolik z nami. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Witam bardzo serdecznie. Chciałem pana zapytać o te wydarzenia 2022 roku, bo chyba Opolanom będą nam się jednak kojarzyły już kolejne lata z dzikimi, dużymi kotami. W 2021 pojawia się Diego, ten oto uroczy gentleman, którego tutaj widzimy za nami, a w 2022 roku wszyscy przychodzili oglądać Umę. Czy ta Uma zrobiła się taką kobietą z Kill Billa, rzeczywiście już groźną tygrysicą, panie Grzegorzu? Samica przyjechała do nas we wrześniu, czyli nie tak dawno, prawda? 3 miesiące przeszła okres ten adaptacji w nowym miejscu. Pochodzi właśnie z Czech, ze Żlina, z zaprzyjaźnionego ogrodu zoologicznego. I przyjechała praktycznie od swojej matki, prawda? Czyli moment odłączenia od matki, transport, nowe miejsce, czyli nasz ogród zoologiczny, to wszystko było dla tej samicy nowością. Myśmy się uczyli, jak z nią postępować. Przede wszystkim ona poznawała terytorium. No w tej chwili można powiedzieć, jest dojrzałą samicą płciowo, tak? Fizycznie jeszcze troszkę jej brakuje, powiedzmy te kilkanaście kilogramów. Jeśli chodzi o... Waży około 140 kilogramów, tak? Chcielibyśmy, żeby... Kawałek. No, ale trzeba pamiętać, ten gatunek, tygrys amurski, samce dorastają nawet do, osiągają masę nawet ponad 300 kg. Ale Diego jeszcze nie osiągnął. I nie osiągnął, chyba nie będzie miał takiej maksymalnej, bo zawsze tutaj w obrębie gatunku mamy, prawda, od do jakąś masę, prawda? On jest gdzieś w takiej średniej wartości cechy, czyli myślę, że do 200 kg powinien dojść. Te miesiące to też pewnie ogrom doświadczeń dla Państwa z dzikimi kotami. Tutaj obok nas dobrze znane nam już muszkieterowe rodzeństwo. Natomiast co Państwa najbardziej, czy zaskoczyło, czy zaskakuje w tej chwili w pracy nad tygrysami? Przede wszystkim tutaj duża zasługa osób, które bezpośrednio pracują z opiekunami tych zwierząt, którzy je trenują, prawda? Przede wszystkim tygrysy. No już pewne półtoraroczne doświadczenie z lwami, też prawie półtoraroczne doświadczenie z Diego, czyli z samcem tygrysa dorosłym. Nauczyło nas czego? Że przede wszystkim wiedzieliśmy to z literatury, prawda, czy z obserwacji, czy z własnych doświadczeń, że tygrysy to są zupełnie inne koty, jeśli chodzi o zachowanie, behawior, obcowanie z innymi osobnikami. Natomiast też trzeba pamiętać cechy takie osobnicze, że każdy osobnik ma swoje tutaj, powiedzmy, zachowanie, ma swoje przyzwyczajenia pochodzące z miejsca, w którym się urodził. Musieliśmy jakby zobaczyć też interakcję samca, właśnie tego samca do samicy młodej, jego przyszłej partnerki, mamy nadzieję. Na pewno ciężka praca taka, która musieliśmy wyciągać wnioski, zmieniać pewne tutaj rytm pracy pracowników, nasz, wysnuwać wnioski z zachowań zwierząt i uczyć się tego, i będziemy się tego jeszcze uczyć bardzo długo. Proszę powiedzieć w takim wypadku, kiedy oglądamy lwy, które sobie spokojnie obok siebie spacerują, chodzą, leżą, kiedy jest szansa na to, że ten etap zbliżania tych tygrysów nastąpi w opolskim zoo, kiedy będziemy mogli zobaczyć parę i co decydować będzie o tym, że będzie można te zwierzęta zbliżyć do siebie, bo tak jak pan powiedział, to jest jednak inny kot. To cały czas trwa. To od pierwszego dnia, kiedy przyjechała samica, już samiec był tutaj, prawda? On zaznaczył terytorium swoim zapachem, swoim moczem. Dawał sygnały dźwiękowe, wokalizował. Moment przybycia samicy był stresem dla niej większym. Samiec był już u siebie, można powiedzieć. Natomiast trzeba jakby odtworzyć jak najbardziej by się dało warunki do naturalnych, prawda? Czyli moment zbliżenia. Trzeba też pamiętać, że tygrysy są samotnikami. Samce żyją osobno od samic. One nie żyją w grupach rodzinnych, tak jak lwy, prawda? Każdy tygrys jest indywidualnym zwierzęciem, który jest dany tylko i wyłącznie na siebie. W okresie godowym, czyli to jest początek wiosny, przed nastąpieniem lata, samica powinna
mieć objawy rujowe, prawda? Czyli ten okres rozrodczy się zbliża. Ale one już są właśnie gotowe, to już są takie dorosłe nastolatki, jeśli chodzi o ich wiek. Dojrzałe płciowe tak? są, tak. Oba koty są dojrzałe płciowe, czyli wytwarzają gamety męskie i żeńskie, czyli ze względów biologicznych jak najbardziej. Natomiast jeszcze tu musimy mówić o takiej dojrzałości fizycznej, dojrzałości somatycznej, kiedy osobnik już na tyle fizycznie jest duży, że może zostać rodzicem, mówiąc tak najprościej. W przypadku samicy jest to niezwykle ważne. Ona będąc u siebie w ogrodzie, gdzie przebywała z rodzeństwem, z matką swoją, to ona nauczyła się od swojego rodzeństwa i od matki swojej, jak się zachowywać. Przecież też musiała się nauczyć, ona może nie wie o tym. Nam się wydaje, że my posiedliśmy wiedzę, natomiast nie wiem jak dokładnie, ona powinna się nauczyć swojej matki, jak postępować później ze swoimi kocientami, jeśli będzie matką. No właśnie, tygrysy często odrzucają młode, czy nie? Czy odrzucają nie ma, no. różnie? To myślę, że procentowo to jest podobnie jak u innych gatunków. Natomiast na pewno są dobrymi, troskliwymi matkami. Większość samic, myślę, że znaczna większość samic jest jednak dobrymi matkami, bardzo opiekuńcze, waleczne. Duże koty na pewno budzą też i chyba to największe zainteresowanie. Patrząc na ten 2022 rok, to się potwierdza, panie Grzegorzu? No tak. No trzeba pamiętać, starsi opolanie i osoby nieco starsze, prawda, one pamiętają jeszcze, że zawsze były tutaj duże koty. Mieliśmy długą przerwę, prawda, no to było ponad 20 lat i udało się dzięki właśnie temu obiektowi, dzięki też programom hodowlanym uzyskać te gatunki, jak właśnie lwy i tygrys syberyjski. No na pewno, jest to największy skotowatyk, jaki występuje na kuli ziemskiej. Ten gatunek właśnie, tygrys syberyjski, no przepiękny, prawda, to swoją drogą, ale trzeba pamiętać, niezwykle zagrożony wyginięciem. To, że on tu jest, to nie jest przypadek. Tych kotów w ogrodach na świecie jest niecałe 500 sztuk. W Polsce żyje ich 17 w ogrodach zoologicznych, a na przykład w środowisku naturalnym, czyli przy ujściu rzeki Amur między granicą chińsko-rosyjską około 360 osobników. To jest bardzo mało, jak biorąc globalnie właśnie ilość tych osobników. Także jest to wielkie osiągnięcie dla nas. A myślicie też, że będzie mały Simba kiedyś w przyszłości? Mówimy oczywiście o lwach, tak? O lwach, oczywiście. No, Simba kojarzy nam się wiadomo z pięknym filmem. No nie mówię oczywiście o tygrysach, bo tu już powiedzieliśmy. Tak, natomiast właśnie mamy chłopaków, co z dziewczynami dla chłopaków. Są to bracia. To jest tak zwana grupa kawalerska. Takie w naturze przez pewien czas grupy się tworzą, kawalerskie. To są bracia, niezwykle zżyci ze sobą. Nie wyobrażamy sobie, żeby każdy z nich mógł przebywać pojedynczo. To widać jak karmimy. Karmimy je osobno. I w momencie, kiedy kończymy karmienie, one już chcą ze sobą przebywać. Pojedynczy lew, który w naturze rzadko się tak zdarza, natomiast pojedyncze zwierzę tutaj w przypadku tego gatunku, który jest jednak gatunkiem socjalnym, żyje w dużych rodzinach, nie tak jak tygrys, no byłby wielkim nieporozumieniem. Także czekamy jeszcze tutaj też na odpowiedź koordynatora gatunku, że wskaże nam samicę i wtedy prawdopodobnie jeden z tych dwóch naszych muszkieterów pojedzie gdzieś, a tutaj zacznie tworzyć się nowa rodzina lwów, prawda? Jeden czołowy samiec i jedna samica. Duże jest piękne, ale na koniec naszej rozmowy tego pierwszego dnia nowego roku chciałem pana zapytać, że małe często też jest piękne. To patrząc na 2022 rok, panie Grzegorzu, co prawda siedzimy tutaj, ale gdyby nas miał pan przenieść i powiedzieć mieszkańcom Opola i naszym gościom, że są jeszcze inne cudne zwierzęta, które pojawiły się w tym 2022 roku, to na co by nam pan wskazał? Ja mam takie właśnie swoje ulubione, które kojarzą się, jak byłem dzieckiem jeszcze jadąc tutaj niedaleko, bo nasze lasy stobrawskie, czy Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny, czy też Góry Opawskie, chodziły salamandry. Są to może mało znane. Salamandra plamista. To jest płaz ogoniasty, który w zasadzie jest tak rzadko, występuje już tutaj na terenie Opolszczyzny, ale jeszcze są właśnie siedliska, gdzie ona występuje. W naszym ogrodzie urodziły się w tym roku kilkanaście sztuk co najmniej, odchowały się. No jest to też wielkie osiągnięcie, bo trzeba pamiętać, że płazy jako gromada w świecie zwierząt i w obecnym świecie jest to najczęściej ginące gatunki zwierząt, jakie w ogóle na kuli ziemskiej. Środowisko naturalne, jeżeli jest nieodpowiednie, to pierwsze giną właśnie płazy, prawda? Jeśli coś jest nie tak z powietrzem, wodą i tak dalej, z ekosystemem, wtedy giną płazy. Czyli one są jakby takim
pewnego rodzaju miernikiem tego, miernikiem czystości środowiska. Ja widziałem niedawno, dwa lata temu właśnie w Górach Opawskich, jedną salamandrę, czyli myślę, że nie jest aż tak źle, także trzeba się z tego cieszyć. Bardzo często jest tak, że my mniej się boimy wielkich, ogromnych drapieżników niż małego płaza. Reagujemy... Żaby, salamandry. To nie jest groźne zwierzę, prawda? To jest niezwykle czyste zwierzę, niezwykle takie skryte, którego rzadko można obserwować. No jestem miernikiem czystości właśnie środowiska. Jak najbardziej. Ich kolorystyka też jest specyficzna, jeśli chodzi o salamandrę. Salamandra plamista, tak? Mhm. Czyli czarny płaz, taki ogoniasty, z czterema łapkami i żółte plamki. No właśnie, to chwilę o tych zwierzątkach. Dlaczego są tak cenne i ciekawe i jakie jest ich życie? No nie jedzą takiej ilości mięsa jak te. Przede wszystkim są wiele mniejsze. Może jak palec Diego, naszego tygrysa. Kolorystycznie ten kolor żółty by się gdzieś tam można byłoby porównać. Ale oczywiście są wielkości około do 15 cm. Czyli wyglądem przypominam jaszczurkę, czyli ogoniasty płaz, natomiast ma plamy charakterystyczne, żółte, od głowy przez całą długość ciała. No oczywiście ciało pokrytego każdego płaza, prawda, czyli bardzo delikatną skórą, nawilżaną, oddycha przez całą powierzchnię ciała. Jej środowisko jest związane przede wszystkim z środowiskiem takim wodno-lądowym, czyli musi mieć wilgoć, żywi się owadami, tak, czyli jest najbardziej aktywna od maja do października, kiedy jest ciepło. Wówczas, kiedy brakuje pożywienia, one zapadają w sen zimowy, chowają się gdzieś właśnie w takich ostępach leśnych, głęboko w runie leśnym, blisko zbiorników wodnych i tam spędzają zimę. Po to, żeby następnego roku, wczesną wiosną, obudzić się, złożyć jaja i ten cykl w przyrodzie, żeby zatoczył krąg po prostu. To, drodzy Państwo, na początek nowego roku, myślę, pierwsze ciekawe informacje, żeby zachęcić Państwa do tego, żeby przychodzić do Polskiego Ogrodu Zoologicznego, jednego z najpiękniejszych miejsc przecież, jeśli chodzi o Polskie Ogrody Zoologiczne, bo i małe jest piękne, jak mówił Pan Grzegorz, tak jak i to ogromne, które jest poza nami. No i miejmy nadzieję, że w 2023 roku kolejne zwierzęta będą się w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym również rodziły, przychodziły na świat, czy też przyjeżdżały, no i dawały też mnóstwo radości, ale także i Państwu takiej pracy, bo to jest, umówmy się szczerze, przecież wiele, tak jak Pan wspomniał, gatunków, które są zagrożone wyginięciem i ta Wasza praca, bo o tym nie mówiliśmy jeszcze, a trzeba położyć na to nacisk, bo czym jest cyrk, my wiemy, a zoo jest czymś zupełnie innym i tak jak w przypadku tych tygrysów, tak jak Pan powiedział, tutaj jest bardzo dużo Waszych, Państwa pracy, żeby te gatunki zachować, choć pewnie chciałoby się, żeby żyły w swoim naturalnym środowisku po prostu. No oczywiście, tu jeszcze Pan nie dodał, że jeszcze odjeżdżają od nas zwierzęta, bo też do nas przyjeżdżają, rodzą się, prawda, to jeszcze bardzo dużo, czy też ilościowo, czy licząc poszczególne sztuki, czy gatunki zwierząt, wiele od nas jeździ już po prostu do innych ogrodów zoologicznych w Europie i na całym świecie. Także tutaj też jesteśmy taką jednostką, która uczestniczy w tym całym wielkim właśnie, można powiedzieć, organizacji, między innymi EASA, która zrzesza ogrody w całej Europie. No jesteśmy członkiem pełnoprawnym, no i uczestniczymy w tym życiu, no i przyczyniamy się może w maleńkim stopniu do tego, żeby te zwierzęta no, nie wyginęły, chociażby na naszych oczach, to co się dzieje na przykład w przypadku innych gatunków. Więc z wielkim szacunkiem podejdźmy zatem do pracy zarówno tej w ogrodach zoologicznych, jak i chyba własnego podejścia takiego ludzkiego w stosunku do zwierząt. A my mamy nadzieję, że wielokrotnie będziemy w ciągu roku mieli dla Państwa mnóstwo pozytywnych, dobrych informacji właśnie z naszego Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. Pan Grzegorz Rolik, dziękuję dobry, bardzo. Wprowadził nas w świat zoo roku 2023.